W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Przeżywamy szczególny, wyjątkowy dzień. Wielki Piątek. W Wielki Piątek krzyż, symbol chrześcijaństwa, staje przed naszymi oczami z całą powagą, mocą, grozą, miłością i zmusza do refleksji, do zastanowienia. I niech nam dzisiaj też dopomoże do takiego szczerego stanięcia pod krzyżem Golgoty słowo wyznaczone na Wielki Piątek. Jedno, ale szczególne. Wyjęte ono jest z Ewangelii według świętego Jana, z 3 rozdziału i 16 wiersza i przypuszczam, że jest to werset, który jest w większości dobrze znany. Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Mamy stanąć pod krzyżem. Jesteśmy zaproszeni, by stanąć pod tym krzyżem, a kiedy stoimy pod krzyżem, czas na refleksję na temat cierpienia, zawinionego i niezawinionego. Na temat życia, umierania i śmierci. Na temat osamotnienia, opuszczenia, zdrady, zaparcia się, a przede wszystkim miłości. Bóg umiłował świat. Kiedy słyszymy te słowa, cóż one nam mówią? Świat. Świat z jednej strony znaczy wszystko. Do świata i my należymy. Należą wszyscy ludzie, zwierzęta, rośliny, całe dzieło stworzenia. To jest ten świat. Ale Wielki Piątek warto, jak mówi słowo pieśni znanej wszystkim Golgota, w ciszy Wielkiego Krzyża daleki ten świat. Jesteśmy my i ukrzyżowany Jezus. Jesteśmy my z naszymi słabościami, ułomnościami, grzechami, upadkami. I ten, który z wysokości krzyża patrzy na nas i za nas się modli: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. I widzi tych, którzy poszukują wsparcia, tak jak Maria i Jan. I widzi tych, dla których wydaje się nie ma żadnych szans, jak tego złoczyńcy Łotra. I widzi tych, którzy całkowicie wątpią w Bożą miłość, kiedy woła: Boże mój, czemuś mnie opuścił? I w końcu woła: wykonało się. I chciałbym tutaj zacytować słowa pieśni, które bardzo do mnie przemawiają. Spełniło się. Niech nam te słowa w sumienie grzeszne wiarę tkną, by przez nie pękła serc okowa, bośmy zbawieni Syna krwią. Złamane piekła moce złe, od słodkich słów spełniło się. Świat ukochany przez Boga i ja ukochany przez Boga i umierający Jezus Chrystus, który nie chce, abym zginął, aby ktokolwiek zginął. On, jedna świat z sobą, wszystkich ludzi razem, jedna świat z Bogiem. On łamie moce grzechu i śmierci. Moi drodzy, znajdźmy dzisiaj czas, żeby stanąć pod krzyżem. Może przypomnę, ewangeliści informują nas, że Jezus został ukrzyżowany około godziny 9 naszego czasu. W południe słońce się zaćmiło, a o 15 po południu naszego czasu skonał. Myślę, że warto w tym szczególnym dniu i w tych szczególnych godzinach, w tym czasie stanąć pod krzyżem i wyznać: to ja, to grzechy moje zadały ci te znoje. Choć tak dawno to się stało, widziałeś mnie. Dziękuję ci, Panie Jezu, za twoją śmierć i twoje cierpienie
i darowane mi zbawienie. Amen.